Cześć kochani, witam Was serdecznie. Dajcie znać przede wszystkim, czy mnie słychać, czy mnie widać dobrze. Napiszcie w komentarzu. Widzę, że Halinka jest na live. Cześć Halinko, witam Cię serdecznie. Napisz mi tylko, czy dobrze słychać, czy widać. Halo, halo. Wszystko jest ok? Widać i słychać. Cześć Agusia, cześć. Dobrze, że napisałaś, bo już się martwiłam, że nikt nic nie pisze i że mnie nie słychać. I będę mówić, a tu nic. Witam Was serdecznie na moim kolejnym live'ie. Oczywiście dzisiaj jestem znowu z moimi przyjacielami, bo to już nie jeden. Kiedyś był tylko jeden Thermomix, teraz są dwa Thermomixy i jeszcze przyjaciel, słuchajcie, w mojej kuchni. Dzisiaj na live będzie bardzo energetycznie, tak jak powiedziałam w zapowiedzi. Będzie zdrowo też, także mam nadzieję, że też skorzystacie z tego. Czas taki za oknem, mamy już taki jesienny, rzeczywiście dość zimno się zrobiło, chłodno, więc należy wzmocnić naszą odporność. I myślę, że dzisiaj te propozycje, które dla Was przygotowałam, są jak najbardziej aktualne i jak najbardziej się sprawdzą podczas tej jesiennej aury. Jeszcze mam do Was serdeczną prośbę, jak możecie, to udostępnijcie tego live'a, żeby po prostu jeszcze więcej osób się dowiedziało o tym, że tutaj gotujemy na ekranie i żeby miało taką możliwość zobaczyć, jak gotuje się w Thermomixie. Także słuchajcie, co dzisiaj dla Was przygotowałam? Przede wszystkim pierwsze zupa z kimchi. I słuchajcie, to jest takie Zuza Pycia, która ma do nas dołączyć za chwilę, bo gdzieś jedzie z trasy podobno. Zuzia, jak jesteś, to daj znać, że jesteś. Zuzia kiedyś mi przywiozła właśnie kimchi w słoiku i powiedziała, że jest pyszne, że ona uwielbia. No i oczywiście pierwsze, co zrobiłam, to sprawdziłam, czy w Thermomixie można zrobić kimchi. Oczywiście tak, jak najbardziej można zrobić samemu kimchi, nie trzeba kupować w sklepie, więc słuchajcie, no oczywiście zrobiłam kimchi i dzisiaj zrobimy z tego kimchi zupę. To będzie zupa z kimchi i tofu. A słuchajcie, kimchi robi się bardzo prosto, jest z kapusty pekińskiej, z kalarepy, z marchewki, z różnymi przyprawami. To kisimy około 2 dni, po czym wkładamy do lodówki i albo zjadamy po prostu tak jako przekąskę, albo coś z tego kimchi możemy zrobić. Kimchi, słuchajcie, jest takim naszym probiotykiem naturalnym tak naprawdę, bardzo dobrze wpływa na florę bakteryjną, bardzo dobrze wpływa na naszą odporność, także myślę, że taka forma kiszonki, słuchajcie, przypadnie Wam do gustu. Ja mam takie kimchi dość ostre, no bo ono ma raczej takie ostre przyprawy, jest tutaj przede wszystkim papryka chili, więc ktoś, kto lubi takie wyraźne smaki, ostre, to na pewno Wam to zasmakuje. Słuchajcie, jak nigdy nie robiliście kimchi, to polecam wpisać sobie kimchi w Cookidoo, oczywiście w Thermomixie na platformie Cookidoo i zrobicie sobie kimchi. I z tego kimchi, tak jak mówię, albo możecie samemu sobie jeść po prostu tak jako przekąska, jako surówka na przykład do drugiego dania, albo ewentualnie zrobić taką zupkę, jak dzisiaj będziemy gotować. Jak wzmocnienie odporności, to też słuchajcie, będą buraczki dzisiaj, więc zrobię gulasz z soczewicy i buraków, a na koniec, jak zdążę, mam nadzieję, że szybko mi to pójdzie, dzisiaj też szoty na odporność, czyli taka rzeczywiście mocna dawka witaminy C przede wszystkim, różnych witamin, które po prostu z rana, jak wypijemy takiego szota, no to słuchajcie, nie ma bata, będziemy mieć nie dość, że energię, to jeszcze będziemy na pewno zdrowi. Asiu, a czy te składniki można modyfikować? Tak, Agnieszka, no to wszyscy z Was, którzy oglądają mojego live'a, to wiedzą doskonale, że Agnieszka Perzyńska, która jest dzisiaj na live'ie, właśnie ma Thermomix oczywiście, no i lubi modyfikacje. I Agnieszka jest najlepszym przykładem do tego, że jeżeli ktoś ma wenę twórczą i lubi modyfikować sobie różne przepisy, to nie musi się trzymać przepisu tutaj podanego w Thermomixie,
tylko może sobie dokonywać różne modyfikacje. I Agnieszka właśnie jest jedną z tych moich koleżanek, przyjaciółek, które po prostu modyfikują nagminnie różne przepisy. Agusia, nie wiem, czy można modyfikować kimchi, myślę, że jak najbardziej, bo piszesz, że nie posiadasz kalarepy. Myślę, że spokojnie możesz zrobić kapustę pekińską, kimchi z kapusty pekińskiej bez kalarepy. Także spokojnie. Myślę, że ta modyfikacja wyjdzie też pewnie dobrze, smakowo. Witam Danusię Starczewską. Cześć kochana, witam serdecznie. Pozdrawiam cały Koszęcin. Jeżeli jest reszta ekipy z Koszęcina, Danusiu, to serdecznie Was pozdrawiam. Przesyłam całusy. Uwielbiam Koszęcin, nie tylko dlatego, że tam jest słynny zespół pieśni i tańca Śląsk, natomiast tam ma swoją siedzibę, natomiast też dlatego, że tam są naprawdę cudowni ludzie, między innymi właśnie Danusia Starczewska, którą poznałam. Poznałyśmy się między innymi właśnie przez internet, słuchajcie, i z Danusią się zaprzyjaźniłyśmy, także naprawdę bardzo, bardzo fajna kobietka. Danusia. Danusiu, też udostępnij, jak mogę Cię prosić, live'a. Słuchajcie, za dużo chyba gadam, to zacznę gotować już i w międzyczasie będziemy jeszcze sobie rozmawiać. Tutaj będę gotowała zupę z kimchi, o którym tak tyle mówiłam, także będziemy zaczynać gotować. Wrzucamy sobie cebulkę przekrojoną na pół. O, nie wyzerowałam sobie. Słuchajcie, wszystkie składniki, ci co oglądają live'y i ci co wiedzą i oglądają moje filmiki na YouTubie, wiedzą o tym doskonale, że wrzucając jakikolwiek składnik do naczynia miksującego w Thermomixie, to oczywiście Thermomix nam odmierza. Czyli nie musimy się zastanawiać, ile to jest 100 gram, bo po prostu doskonale o tym wiemy, bo nam tutaj Thermomix odmierza. 3 ząbki czosnku wrzucamy, imbir, 20 gram oleju. Jestem ciekawa, czy ktoś z Was już może próbował tej zupy. Wiem, że na pewno próbowała Edytka, moja koleżanka, właśnie też ambasadorka marki Forwerk. Edytka z Piotrkiem też była taką tak naprawdę motywacją do tego, żeby to dzisiaj zaprezentować Wam tą zupę, bo Edytka spróbowała tej zupy razem z Piotrem i podzieliła się informacją na Facebooku, że jest genialna, no więc oczywiście też musiałam wypróbować. Także pozdrawiam Edytkę i Piotrka. Słuchajcie, teraz nam Thermomix potnie naszą cebulkę. Jak widzicie, ja zawsze mówię, że z Thermomixem już nigdy więcej płaczę nad cebulą. Nie wiem jak wy, ja zawsze płakałam. Słuchajcie, jak kroiłam cebulkę. Składniki zgarniamy. Robimy dalej, zakładamy ponownie pokrywę i teraz będzie nam się wszystko dusiło, bo słuchajcie, Thermomix 6 ma możliwość duszenia i podpiekania, takiego rumienienia, więc to jest taka nowość, bo poprzednie modele tego nie miały, więc teraz nam się właśnie dusi cebulka. A tutaj słuchajcie, w drugim Thermomixie będziemy robić gulasz z soczewicy i z buraków. Też myślę, że musicie sobie wypróbować, bo bardzo taki ciekawy smak i no, jak ktoś słyszy gulasz, to pewnie kojarzy mu się z gulaszem mięsnym, a niekoniecznie tak musi być, słuchajcie. Gulasz soczewicy i buraków. Wrzucamy pieczarki pokrojone w takie paseczki. Oliwę z oliwek. Bądź olej z pestek winogron, słuchajcie, albo olej ryżowy. Właściwie oliwę z oliwek możecie zamieniać tutaj dowolnie. Olej z pestek winogron i olej ryżowy mają taki neutralny smak, słuchajcie, więc dlatego ja też je często używam, bo właściwie jest on takim uniwersalnym olejem, a fajnie, ponieważ też jest raz, że zdrowy, a dwa, że ma wysoki stopień palenia, więc możemy go dowolnie na wysokich temperaturach podpiekać i nic nam nie straci na smaku i na swoich właściwościach. Agnieszka, zupki nie robiłam, ale jak tam jest tofu, to pamiętam, że my rok temu też robiłyśmy coś z tofu.
Tak, Agusz, no bo właśnie, słuchajcie, dzisiaj się zorientowałam, że dokładnie rok temu, 10 listopada, robiłyśmy z Agnieszką Perzyńską właśnie live'a, wspólnego live'a. Jest oczywiście ten live w dalszym ciągu na moim kanale YouTube, więc możecie sobie zobaczyć, co tam z Agnieszką gotowałyśmy. Z tego, co pamiętam, to chyba to był jakiś gulasz właśnie też wegański z tofu. Chyba, o ile dobrze pamiętam. I robiłyśmy wtedy chyba pastę z karczochów, bo pierwszy raz, Agnieszka, pamiętam, spróbowałaś i bardzo ci zasmakowało. I słuchajcie, to jest najfajniejsze, mówię, zobaczcie tego live'a, przede wszystkim dlatego, że zobaczcie, jak Agnieszka zareagowała na smak tej pasty. Rzeczywiście jest obłędna, jeżeli nie próbowaliście, to musicie po prostu koniecznie spróbować. I nie wiem, czy nie... Tak, pasta karczochowa. Agusia pisze. I nie wiem, czy jeszcze nie robiliśmy sławetnych już naszych trufelków. Muszę Wam powiedzieć, że Agnieszka ostatnio przywiozła mi swoje trufelki zrobione w Thermomixie i słuchajcie, naprawdę smak obłędny. Po prostu Aga pobiłaś wszelkie rekordy, po prostu tak się wyspecjalizowałaś w trufelkach, że naprawdę no super. Słuchajcie, dajcie znać, kto tam jeszcze z nami jest. Napiszcie w komentarzu, przywitajcie się, dajcie znak, że jesteście. Będzie nam bardzo, bardzo miło. Trufelki robiłaś beze mnie. Foch. Nie, trufelki robiłam... A, tak, robiłam bez ciebie, rzeczywiście. Czyli na trufelki robiłam na innym live'ie. No widzisz. No to następnym razem, Aguś, musimy jeszcze to powtórzyć. A może ktoś z Was obecnych tutaj na live'ie jest chętny do tego, żeby zawitać tutaj u mnie w kuchni i razem ze mną ugotować coś w Thermomixie. Słuchajcie, może to jest dobry pomysł, więc zastanówcie się. Ja bardzo chętnie jestem otwarta na to, więc jeżeli ktoś z Was chciałby tutaj ze mną poprowadzić live'a, pogotować, porozmawiać, to jak najbardziej. Słuchajcie, tu się już gotuje, za chwilę, za 18 sekund będzie dalszy, kolejny krok naszej zupki. A tutaj się duszą się nasze, podpiekają się nasze pieczarki do gulaszu. Ciekawa jestem, jak sobie wypróbujecie te dwie propozycje, które dzisiaj Wam prezentuję. Ciekawa jestem Waszego smaku. Jak zrobicie sobie u siebie w domu, ci co mają Thermomix, to słuchajcie, proszę Was o komentarz, jak Wam smakowały te dwie propozycje. Czy jak spróbujecie zupy z kimchi, czy gulaszu z soczewicy, dajcie znać. Kasia Narewska do nas dołączyła. Witam Cię, cześć Kasieńko. Fajnie, że jesteś. Napisz, Kasieńka, też, co Ty najbardziej lubisz gotować w Thermomixie, co najczęściej gotujesz, co Cię może zachwyciło, co odnalazłaś, jakiś przepis, daj znać, Kasieńko. Dla tych, co teraz do nas dołączyli, słuchajcie, to gotujemy zupę z kimchi. Kimchi, które było zrobione tutaj właśnie w Thermomixie z przepisu. I na drugim Thermomixie gotuje nam się gulasz z soczewicy i buraków. Także to są takie dwie propozycje, myślę, że naprawdę super. I jeszcze będziemy szoty witaminowe, takie odpornościowe robić na koniec. Tutaj wrzucamy nasze kimchi, wrzucamy całe łącznie z zalewą. Tutaj mamy w przepisie płatki chili. Ja nie dostałam nigdzie płatków chili, słuchajcie, ponieważ to kimchi jest dość ostre, to ja sobie tylko troszeczkę dodam jeszcze pieprzu cayenne, ale dosłownie troszeczkę, bo to już jest ostre. Tutaj troszeczkę oleju jeszcze wlejemy. I zakładamy miarkę razem z pokrywą i teraz będzie nam się kolejnie nasze kimchi dusiło razem z cebulką, z czosnkiem jeszcze 2 minutki, a tutaj gulasz z soczewicy 3 minutki. Słuchajcie, to teraz może jak to nam się gotuje, wrzucimy Wam jakąś naszą reklamę. Może słuchajcie, zobaczcie Emilkę, jak rozmawiała sobie z Thermomixem. Także zapraszam. Ale bym coś zjadła. Cześć,
jestem Thermomix. Tu umiesz mówić? Tak, ale nie mów nikomu. To tajemnica. Chętnie ci pomogę. O, a co potrafisz? Umiem gotować, siekać, mielić, blendować. Mam prawie 4000 przepisów do wyboru. Na co masz ochotę? Nie wiem. A co lubisz jeść? Cukinia. O, super. To wpisz słowo cukinia w wyszukiwarkę na moim tablecie. Okej. Okay. O, aż 188 przepisów z cukinią. O, to może zupę. Ale gotowanie jest niebezpieczne. Co ty? Ze mną możesz czuć się bezpiecznie. Zobaczysz. Rzuć tylko to, o co cię poproszę, do naczynia miksującego. Oczywiście. Teraz gotujemy. Ja gotuję, a ty masz wolne. Możesz iść się pobawić. Wróć za 15 minut. Już! Serio? Tak szybko? O, ale się rodzice ucieszyły, jak wrócą z pracy. Zupa gotowa. Tylko teraz jeszcze to mycie. Ale ja umyję się sam. Wlej tylko odrobinę płynu do mycia, wodę i włącz mnie. Okej. Okay. Gotowanie z tobą to frajda. Może będziemy codziennie gotować? Co ty na to? Chętnie. To piątka. Witajcie ponownie, kochani. Tutaj już zupa z kimchi. Za chwileczkę będziemy robić kolejny krok. Gulasz też już, nasze pieczarki się podpiekły. Natomiast przeczytam wam komentarz Kasieńki. Jeśli mowa o pastach, to polecam z czarnych oliwek, suszonych pomidorów, czosnku i trochę musztardy. Pyszniutkie do pieczywa. Tak, też ją bardzo lubię, Kasieńko, też ją właśnie robię. Generalnie bardzo dużo past robię i uwielbiam tak do pieczywa. A na odporność Kasia pisze, co roku przygotowuję z pomocą Thermomixu pastę żurawinową na kilogram żurawiny. Dajemy 700 ml miodu akacjowego i 4 ząbki czosnku. Wszystko należy zemleć i w słoiczkach do 3 miesięcy w lodówce może stać. Super, Kasieńko, super, że się podzieliłaś tym przepisem. Słuchajcie, każdy z was, kto dba o zdrowie teraz, w tym bardziej w porą jesienną, to polecam ten przepis. Ja kiedyś miałam możliwość, Kasieńka, jak do nas przyjechała, miałam możliwość próbowania tej pasty i rzeczywiście jest genialna. Muszę ją teraz też, Kasieńko, zrobić, bo rzeczywiście mam żurawinę, mam miód też i mam czosnek, więc spokojnie zrobię sobie tą pastę. Dobrze, że mi przypomniałaś, bo jest naprawdę genialna i polecam. Bardzo dużo witaminy C przede wszystkim, bo żurawinka to zdrowa, więc słuchajcie. Tutaj z gulaszu naszego przekładamy podpieczone nasze pieczarki do innego naczynia na chwilę. Więc sobie przekładamy. A tam właśnie a propos tej reklamy, którą... O, Kinga jest, dołączyła do nas. Cześć, Kingunia, cieszę się bardzo, że jesteś, że do nas dołączyłaś. Ostatnio niestety nie mogłaś być, bo byłaś w pracy. Super, że jesteś. Bardzo się cieszę.
Dzisiaj Kinga, słuchaj, jak dołączyłaś, to ci tylko powiem, że robimy zupę z kimchi i tofu i gulasz z soczewicy i z buraków. Będziemy robić jeszcze szoty takie odpornościowe, więc dużo, dużo będzie zdrówka. Pani Edytka do nas domagała, dołączyła. Super, witam serdecznie Pani Edytko, cieszę się bardzo, że Pani jest z nami. Jak możecie, to proszę udostępnijcie tego live'a, żeby szedł w świat, żeby wszyscy wiedzieli, jak się łatwo gotuje w Thermomixie, jakie to jest proste. Słuchajcie, tutaj do gulaszu z soczewicy i buraków wrzucamy buraczki pokrojone w taką kosteczkę. Robimy dalej korzeń pietruszki. Czerwonej cebuli dorzucamy, przekrojonej na pół. Włożymy kopystkę, bo tutaj czasami Thermomix nam podpowiada, żeby jeszcze pomóc mu. Bardzo rzadko co prawda z tego korzystam, bo Thermomix jest tak świetnym urządzeniem i ma taki moment obrotowy i tyle obrotów, że on spokojnie sobie daje radę z tym, co tutaj mamy. Natomiast czasem mamy taką podpowiedź, żeby włożyć kopystkę i mieszać podczas pracy Thermomixa. Więc no, wkładamy, tu jest specjalnie tak skonstruowana zresztą ta kopystka, słuchajcie, że ona tu ma takie zabezpieczenie, żeby nam noże nie posiekały naszej kopystki. I obroty na piątkę. Trzy sekundy i mamy pokrojone. Wrzucamy do tego wszystkiego teraz. Ja Wam tylko pokażę, jak fajnie mamy posiekane. Proszę. Wrzucamy teraz do tego wszystkiego soczewicę zieloną. Suszoną. Dalej. Cztery ziarna ziela angielskiego. Kinga, podziel się z nami, co tam ostatnio gotowałaś w Thermomixie. Bo to też tylko gotujesz w Thermomixie, więc podziel się z nami. Tu Kasia nam podała przepis cudowny na pastę żurawinową w Thermomixie, więc super mamy, więc będziemy wszyscy robić teraz. Dwa liście laurowe. I teraz dolewamy wodę. I słuchajcie, wodę będziemy dolewać i tu, tak naprawdę, bo tutaj do naszej zupy z kimchi też mamy kolejny krok, to dolać wodę. Fajne właśnie jest to, że odmierzamy i nie musimy się zastanawiać, ile to jest, 500 gram czy 650. Jest. Dalej, tutaj do naszego gulaszu robimy, dodajemy łyżeczkę koncentratu bulionu warzywnego i to jest taki, słuchajcie, koncentrat, który robimy sobie, jest tak naprawdę bazą do wszystkich dań, do zup. Polecam Wam go zrobić, słuchajcie, jest tego dość dużo, to jest dość duża porcja, bo jeszcze w lodówce mam taki duży słoik. I tą pastę możemy, ten koncentrat możemy trzymać do 3 miesięcy w lodówce. Słuchajcie, jest to taki naturalny taka pasta, jak gdyby z warzyw. Tak naprawdę konserwantem jest tu tylko sól, taka gruboziarnista. Przynajmniej wiemy, co jemy, słuchajcie, zdrowo wiemy, jakie warzywa wkładamy do środka naturalnie, bez żadnych jarzynek, bez żadnych sztucznych dodatków. Teraz sobie przekroimy cytrynkę, bo dodamy do naszego gulaszu sok z cytryny, żeby nasze buraczki też miały ładny kolor, słuchajcie. Bo jak wiemy, w gotowaniu buraczki lubią tracić kolor, więc tutaj mamy cytrynkę i zakładamy sobie miarkę z naszą pokrywą i tu się będzie nam gotowało teraz, dusiło właściwie 20 minut i właściwie po tym czasie gulasz będzie gotowy. Natomiast tutaj dorzucamy jeszcze sobie do zupy z kimchi pieczarki przekrojone na pół. Łyżeczkę też bulionu i słuchajcie, zobaczcie, i do jednej potrawy, i do drugiej dajemy bulion nasz cudowny, sos sojowy,
jeszcze. Zakładamy miarkę i pokrywę. I będzie się nam gotowała nasza zupka 15 minut, słuchajcie. Kinga napisała, pizza była u mnie. Super. Więc... O, Kunegunda do nas dołączyła. Witam Cię serdecznie. Już Kunegunda, byłaś już kiedyś u mnie na live, pamiętam. Także bardzo, bardzo mi miło, że jesteś. Piszesz, że fajna sprawa taki Thermomix. No super, naprawdę. Stąd właśnie tutaj jestem. Stąd prezentuję Wam ten sprzęt, ponieważ naprawdę jest on godny polecenia. Ja po prostu... zachwyciłam się nim i wiem, że jestem może taką osobą, która będzie postrzegana, że nie jestem jakaś, no po prostu jest, może subiektywne to jest, subiektywna moja ocena. Jestem też ambasadorem marki Forwerk, więc pomyślicie, że tak naprawdę to tylko mówię to dlatego, że tutaj pracuję. Nic bardziej mylnego, słuchajcie, ja po prostu tak naprawdę jestem w tej firmie, bo wiem, że ten sprzęt jest godny polecenia, sprzęt jest po prostu genialny, ułatwia na co dzień nam życie bardzo, zresztą za chwileczkę puszczę Wam też taką reklamę, jak wpłynął Thermomix na nasze życie, więc będziecie mogli zobaczyć, bo naprawdę odkąd mamy Thermomix, no w kuchni po pierwsze gotują wszyscy, po drugie gotujemy bardzo szybko, po trzecie tak naprawdę Thermomix gotuje, a ja, słuchajcie, zobaczcie, gotuje teraz Thermomix, robi wszystko, a ja mam tak naprawdę wolne. Ja mogę rozmawiać sobie teraz z Wami, możemy dyskutować, mogę sobie czytać książki, nie wiem, robić jakieś inne rzeczy w domu, a nie muszę stać przy garkach tak jak tradycyjnie tutaj było zawsze garki na blacie, znaczy na płycie i trzeba było je pilnować, mieszać, gotować, słuchajcie. Świetnym takim zawsze mówię tą osobom, którym polecam Thermomix, to zawsze daję przykład, na przykład risotto. Kiedyś bardzo rzadko robiłam risotto, ponieważ, no słuchajcie, no sami wiecie, jak robiliście kiedykolwiek risotto, że to trzeba stać i na patelni cały czas mieszać, pilnować, żeby się ten ryż równomiernie gotował i przede wszystkim nie podpiekł. Natomiast tutaj w Thermomixie, słuchajcie, jak nie robiliście, to ja Wam tylko powiem, wrzucamy wszystkie składniki, krok po kroku, jeden, drugi, trzeci składnik, w zależności od tego, jakie risotto z czym robicie. Wszystko wrzucamy do naczynia miksującego, nastawiamy obroty takie, nie pamiętam, chyba na dwójkę i słuchajcie, przez 20 minut Thermomix nam sam gotuje. Po 20 minutach daje nam znać sygnał, że już jest gotowe i możemy jeść. Słuchajcie, no po prostu naprawdę cudowne urządzenie. Jak dla mnie genialne, naprawdę. Aż się boję, co jeszcze... jak można by było zmodyfikować ten sprzęt, bo już chyba bardziej się nie da, także naprawdę ma wszystko. Jak widzieliście na filmiku, jak Emilka rozmawiała z Thermomixem, Thermomix sam się myje, więc też genialna sprawa, ponieważ jak mamy naczynie miksujące brudne, wlewam troszeczkę tylko płynu do mycia naczyń, wodę, nastawiam mycie i po prostu genialne. Czytam, słuchajcie, dalej Wasze komentarze. Mogę Zbysiu prosić, żebyś mi jeszcze pokazał tam wyżej, bo coś mi właśnie uciekło. Kunegunda napisała, niestety nie posiadam Thermomixa, ale może kiedyś. Słuchaj, trzeba pomyśleć przede wszystkim o tym, że ja bardzo chętnie do Ciebie przyjadę, słuchaj, i zrobię Ci taką prezentację zupełnie niezobowiązująco, żebyś sobie sama mogła w własnej kuchni sprawdzić, jak wygląda Thermomix, bo na tym właśnie polega nasza praca ambasadora marki Forwerk. Na tym polega cały magia tego wszystkiego, cała magia firmy Forwerk, że tak naprawdę my jako ambasadorzy przyjeżdżamy do Was i Wam prezentujemy. I na tym najbardziej nam zależy, żeby jak najwięcej osób poznało Thermomix, jak najwięcej osób mogło sprawdzić, czy ten sprzęt jest dla nich. Także jeżeli chcesz, Kunegunda, to oczywiście skontaktuję się z Tobą po live'ie, i bardzo, bardzo chętnie przyjadę do Ciebie, zresztą do każdego z Was, kto chciałby zobaczyć ten sprzęt u siebie na blacie i sprawdzić samemu, ugotować coś takiego, co uwielbiacie gotować na co dzień,
to po prostu przyjeżdżam z termomiksem. Nawet mogę wziąć dwa, słuchajcie, tak jak dzisiaj. Mogę wziąć przyjaciela, który jest też genialnym rozwiązaniem, słuchajcie, w kuchni. I przyjadę i zrobię taką prezentację. Zupełnie naprawdę niezobowiązująca. Prezentacja Thermomixa polega na tym, że przyjeżdżam, gotujemy, jest fajne spotkanie, rozmawiamy, poznajemy się. Widzisz, Kunegunda, na razie się znamy tylko z internetu, a bardzo, bardzo chętnie bym Cię poznała osobiście, także gdyby coś, to pisz, będziemy w kontakcie i chętnie się spotkam z Tobą. Dołączyła do nas Dorota Borkowska. Witam serdecznie, pozdrawiam nas, Dorotka. Również pozdrawiamy, cieszę się bardzo, że jesteś na live'ie dzisiejszym. Napisz, co tam dzisiaj u Ciebie słychać, co tam może gotujesz, co gotowałaś. Kinga pisze, super zabawka dla nas, nie trzeba się w ogóle wysilać, teraz robię wszystko. Dokładnie, Kingusia. Ty wiesz, no bo masz Thermomix, więc Thermomix jest naprawdę no, genialny pod każdym względem. Już nie mówię o tym, że mamy ponad 4000 przepisów, więc słuchajcie, u nas Thermomix pracuje cały czas i nasze menu kompletnie się nie nudzi. Także wymyślamy różne rzeczy, no bo jak jest ponad 4000 przepisów, no to czemu by nie z tego nie skorzystać? Agnieszka Pyrzyńska, dziś mam zupkę krem z groszku, ale groszku nie było w ilości wystarczającej, to jest groszkowo-kukurydziany. No genialnie, Agnieszka, czyli zawsze modyfikacje muszą być. U Agnieszki zawsze są modyfikacje. I słuchajcie, myślę, że to jest Agnieszka jest właśnie najlepszym takim przykładem do tego, że jak czasami słyszę, że ja świetnie gotuję, Thermomix jest nim niepotrzebny, mam własne przepisy, po prostu Thermomix by mnie ograniczał, no to Agnieszka tutaj pokazuje, że absolutnie nas Thermomix nie ogranicza, wręcz przeciwnie, pomaga. Kinga, mój syn gotował, Asiu, zupę z dyni, pychotka. Super, ale Kingusia, napisz, która to była zupa z dyni, bo tych dyni jest, wiesz, zup z dyni są różne propozycje. Ja ostatnio robiłam tę zupę krem z dyni z jedną, robiłam tą taką na ostro, taką mocno przyprawioną, a drugą robiłam z gruszką i były obydwie naprawdę bardzo, bardzo dobre, więc napisz, Kingunia, jaką Ty robiłaś. Kunegunda pisze, to by było marzenie. Pralka pierze, zmywarka zmywa, a Thermomix gotuje. Dokładnie, tak to właśnie jest, słuchajcie. I my mamy wreszcie czas dla siebie. Tu się gotuje, a my możemy po prostu robić w tym czasie zupełnie co innego, spędzić czas na przykład z rodziną, spędzić czas na jakiś rozwój swój, bądź po prostu, nie wiem, zdrzemnąć się, czy po prostu odpocząć podczas dnia. Także to jest super. Kingunia pisze, tak, Asiu, ryż w Thermomix jest super, robię bardzo często na słodko, cudo, zgadzam się. Tak, Kingunia, ja też ryż tylko gotuję w Thermomixie. Ryż jest też świetny do sushi na przykład, genialny wychodzi, bo wiecie, jak wiecie, w sushi najważniejszy jest, oprócz tego nadzienia, które tam czasami, znaczy no zawsze wkładamy, to no, podstawą i bazą jest dobrze ugotowany ryż. I tutaj rzeczywiście ryż wychodzi genialnie. Słuchajcie, jak na najlepszej restauracji, więc my często z Amelą robimy sobie sushi i słuchajcie, no naprawdę, ostatnio byłam, muszę Wam powiedzieć, że bo byliśmy z naszymi koleżankami z Forwerka, byłyśmy na sushi i słuchajcie, no było dobre, ale nie wiem, czy nie lepsze chyba, takie domowe, zrobione w Thermomixie, na serio. Także i przede wszystkim taniej wtedy nas wyszło, no bo w restauracji trochę drożej mnie to kosztowało, słuchajcie, to sushi. Jedna taka porcja, tam było, nie pamiętam ile tych kawałeczków, ale za jedną porcję zapłaciłam 70 zł, słuchajcie. No to tutaj mogę zrobić sushi dla, nie wiem, 6-8 osób, bo to jest taka dość duża porcja w zależności od przepisu. No i sushi nas wynosi około 30 zł max dla tych 6-8 osób. Więc sobie policzcie, jakie to są też oszczędności gotowania w Thermomixie. A tak naprawdę w przypadku na przykład sushi, to ryż nam tutaj Thermomix sam ugotuje, podpowie nam, jak zrobić zaprawę do tego ryżu, podpowie nam, jaki zrobić ten wkład do środka. Ja najczęściej robię z surimi i serkiem
i po prostu przekładamy, tylko zostaje nam zrolowanie, słuchajcie. No, no prosta sprawa, a naprawdę smak boski. Także no niestety nie obraźcie się, jeżeli tu są jacyś restauratorzy, ale naprawdę, naprawdę chyba w Thermomixie jest zdecydowanie lepsze sushi. Agnieszka, i sam się umyję, kupuj, mówię, tak, sam się myje Thermomix, to jest prawda, więc to co mówiłyśmy. Katarzynka, Kasia Nalewska pisze, polecam Asię i Thermomix, pozytywna zmiana. Dziękuję Ci Kasienko bardzo za zaufanie, za to polecenie. No, słuchajcie, rzeczywiście odnalazłam się w tym, co robię i od zawsze lubiłam gotować, uwielbiałam eksperymentować, natomiast z Thermomixem to już, słuchajcie, jest czad. Także naprawdę, czuję się w tym genialnie. Pani Edyta, znam Panią, polecam, jak jest bardzo pozytywna i super kuchareczka. Dziękuję Pani Edytko. My się w końcu musimy kiedyś umówić, że Pani tutaj do mnie przyjedzie na kawkę po pracy i będziemy coś może razem gotować w tym Thermomixie. Może Pani Edyto, jest szansa, może jest właśnie dobry pomysł, żeby Pani kiedyś ze mną zrobiła tego live'a. Tu na początku live'a mówiłam, że chętnie bym zrobiła live'a z kimś, tak jak z Agnieszką rok temu, więc może to jest pomysł. Trzeba to przemyśleć. Pani Krystyna Kwaśniewska, witam Ciebie, Joasiu, pozdrawiam serdecznie. Witam serdecznie Pani Krystyno. Cieszę się bardzo, że jest Pani z nami. Dość Pani Krystyna często jest na moim live, jak nie na wszystkich, więc bardzo, bardzo się cieszę, że zawitała Pani ponownie. Super, że jest Was tak dużo. Agnieszka, tak, zdecydowanie Thermomix pomaga. Oczywiście, pomaga we wszystkim, słuchajcie. Edytka, Pani Edytka, nigdy nie jadłam zupy z dyni, chyba się umówimy. No proszę Pani Edytko, to jesteśmy umówieni na zupę z dyni, a resztę to co Pani będzie sobie życzyła, wymyślimy coś w Cookidoo. Nigdy wcześniej gotowanie, słuchajcie, nie było prostsze. Wpisuje się składnik, który się uwielbia, do wyszukiwarki w Cookidoo i mamy wszystkie przepisy, które są z danym składnikiem. Więc jak wpiszemy dynię, mamy różne propozycje z dyni. Wpiszemy pieczarki, mamy z pieczarkami. Także słuchaj, no Pani Edytko, umawiamy się, że przyjedzie Pani kiedyś po pracy, ponieważ Pani blisko pracuje, więc po pracy do mnie Pani podjedzie i coś razem ugotujemy. Także jesteśmy umówione. Kinga pisze, że robił z imbirem. No i super, czyli zupa, krem z dyni z imbirem. Genialny, też taki fajny, fajna propozycja na rozgrzanie się trochę jesienią, więc super. Słuchajcie, tutaj jeszcze mamy tak, 2 minuty zupa z kimchi, 6 minut gulasz z soczewicy, więc puszczę Wam teraz jeszcze jedną reklamę. Zobaczycie właśnie o tym, co mówię, czyli jak Thermomix wpłynął na nasze życie. Thermomix wprowadził bardzo dużo zmian do mojego życia. Przede wszystkim to, że mam zdecydowanie więcej czasu dla siebie i dla mojej rodziny, ponieważ przygotowanie posiłków trwa dużo krócej. Wcześniej gotowałam tylko ja w naszym domu. Natomiast teraz, odkąd mamy Thermomix, zaczęli wszyscy domownicy gotować i odnaleźli w tym wielką przyjemność. Dodatkowo poszerzyło się bardzo nasze menu na co dzień. Mając bazę ponad 3800 przepisów, jest w czym wybierać. Staramy się całą rodziną jeść bardzo zdrowo i żyć proekologicznie. Ważne jest, by nie marnować żadnego pożywienia. Z platformą Cookidoo to bardzo proste. Kupujemy tylko to, co potrzebujemy i w ilościach, jakie są nam niezbędne. Gotowanie od zawsze było moim hobby. Teraz, od kiedy jestem ambasadorem marki Forward, łączę swoją pasję z pracą. Wobec czego kocham to, co robię i jestem bardzo szczęśliwa.
Witajcie ponownie. Także widzicie, jak życie wpłynęło, jak Thermomix wpłynął na moje życie, to zdecydowanie, słuchajcie, na pozytywnie. Mam więcej czasu dla siebie, dla rodziny. Słuchajcie, w dzisiejszym świecie, w dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy gdzieś tam gonimy, spieszymy się bardzo, to jest bardzo ważne, żeby skracać do maksimum tak naprawdę czas, który spędzamy na przykład w kuchni. Wrzucamy teraz do naszej zupy z kimchi, wrzucamy nasze tofu pokrojone w kosteczkę. Mieszamy kopystką i słuchajcie, nasza zupa z kimchi jest już gotowa. Zaraz sobie przełożymy, żeby pokażę Wam jak... Czekajcie, ja tutaj gdzieś mam... Zbysiu, podasz mi tą łyżkę, która tam jest? Przepraszam, nie wzięłam sobie łyżki, słuchajcie. Dobrze, że mam Zbysia. Właśnie, bo słuchajcie, Zbysiu mi obsługuje dzisiejszego live'a, jak wszystkie zresztą, więc mu bardzo, bardzo dziękuję za to. Nie chcesz się pokazać? Już Wam pokazuję naszą zupkę z kimchi. Słuchajcie, pachnie obłędnie. Mam nadzieję, że też spróbujecie. My będziemy zaraz ze Zbysiem jeść, bo Zbysiu za niedługo będzie po live jechał do Krakowa, więc na pewno z chęcią zje. O, proszę. Pachnie, słuchajcie, cudownie. Musicie sobie zrobić przede wszystkim kimchi, bo naprawdę cudowny smak. Wiem, że jest teraz coraz bardziej popularny kimchi, więc musicie zrobić. Słuchajcie, tak wygląda kolorowo, bajecznie, zdrowo z tofu, kimchi, pieczarki. Pyszne. Pachnie obłędnie. Słuchajcie, ja to sobie odłożę. Tu Wam jeszcze za chwilę pokażę, co robiłam dzisiaj na obiad, a sobie to tylko odstawię, słuchajcie, żeby nam to nie przeszkadzało, może tak. Tu Wam pokażę, co dzisiaj robiłam jeszcze na obiad. Zaraz będziemy robić szoty. Mam następne naczynie miksujące i słuchajcie, to też jest właśnie genialne, jak macie Thermomix Friend, to jeżeli Thermomix Friend nie używamy, to mamy naczynie miksujące. Dokładnie jest takie samo we Friendzie, jak tutaj w szóstce. Więc możemy sobie dowolnie po prostu zamieniać, jak nie mamy tak jak teraz tutaj na live, nie chcę Wam tutaj puszczać mycia, bo byłoby dość głośno, to sobie zamieniłam po prostu naczynie miksujące i mam. I wykorzystuję je. Chcę Wam pokazać, co dzisiaj gotowaliśmy na obiad. Gotowałam, tutaj Thermomix ma funkcję wolnego gotowania. I ja Wam polecam, Kinga pisze, już mam głód, Asiu. Słuchajcie, dobra. Kinga pisze, pozdrawiam męża. Zbysiu, masz pozdrowienia. Tajemnicza ręka z Zalady. Tak, to ręka Zbysia. A Zbysiu się dzisiaj obciął, bo u fryzjera, słuchajcie, i jest piękny, ogarnięty, ale nie chce się pokazać. Kinga pisze, że jesteś głodna. No słuchaj, no naprawdę, te zapachy jeszcze, jakbyś poczuła przez kamerę, to mówię ci, to już w ogóle by było. Nasze kubki smakowe by oszalały. Słuchajcie, robiłam, jak mówię, Thermomix ma funkcję wolnego gotowania i polecam Wam z tego korzystać. Do wolnego gotowania często jest tak, że potrzebujemy osłony na noże i tak wygląda ta osłona na noże. Nie wiem, czy jest w tej chwili dostępna w sklepie internetowym na stronie forwerkthermomix.pl, natomiast jeżeli jest, to można sobie taką osłonę kupić. I słuchajcie, taką osłonę wykorzystujemy do właśnie między innymi wolnego gotowania. I dzisiaj robiłam sobie, dokładnie Wam powiem, jak się nazywa, wolno gotowane warzywa korzeniowe z osłoną na noże właśnie. I słuchajcie, tak to wygląda, to jest z kaszą bulgur między innymi. W zasadzie gotowało się chyba 2,5 godziny, o ile dobrze pamiętam, ale rzeczywiście przepyszny smak. One się tak wolno w tym sosiku gotowały. Później dosypywałam do naczynia miksującego kaszkę bulgur i po prostu cudowny. Naprawdę też polecam Wam, wypróbujcie sobie, bo no, bardzo fajny smak, zdrowe przede wszystkim, warzywa gotowane, więc super. Kinga, Zbysiu, pokaż się. Kasia Narewska pisze, kupiłam ostatnio w słoiku kimchi, ale spróbuję Twoją dzisiejszą propozycję, bo na ciepło musi być pyszne. Kasieńko, polecam Ci, spróbuj sobie.
Jest na razie tylko z kimchi jest tylko jedna propozycja w Cookidoo, właśnie ta zupka, ale myślę, że platforma Cookidoo cały czas, słuchajcie, się zmienia, cały czas są dodawane nowe przepisy do platformy Cookidoo, więc myślę, że za niedługo na pewno pojawi się jeszcze jakaś nowa propozycja z kimchi. A kimchi sobie sam też, Kasinko, spróbuj, bo jest naprawdę pyszne. Wiecie, jak ktoś samemu sobie coś zrobi, to po swojemu, to w domu, to smakuje naprawdę, naprawdę pysznie. Dodajemy jeszcze do naszego gulaszu koncentrat pomidorowy. Tak. Teraz łyżeczkę soli. Łyżeczkę pieprzu. Łyżeczkę bądź pół, to w zależności od tego, jak tam lubicie, czy ostro, czy nie. Dalej. Ale tu pachnie, słuchajcie, w naszej kuchni. Zresztą jak codziennie, słuchajcie, u nas jak się gotujemy naprawdę na co dzień w Thermomixie, nic nie kupujemy, żadnych półproduktów, więc codziennie Thermomix jeden albo dwa nawet pracują jednocześnie. Jeszcze do tego jak włączymy, często jak jesteście na moim Facebooku, to pewnie widzicie, co ja gotuję na co dzień, więc możecie zobaczyć też, że gotuję czasami na dwa Thermomixy i na Frenda, więc mam ekstremalne, po prostu ekstremalnie szybko przygotowane wszystkie posiłki. No ale czemu nie wykorzystywać, jak jest taka możliwość, jest taki sprzęt, to słuchajcie, nic, tylko wykorzystywać go. Tutaj jeszcze 8 minut nasz gulasz się będzie gotował, a ja teraz zrobię, słuchajcie, tutaj w naczyniu miksującym jeszcze na szybciutko zrobimy szoty na odporność. I tutaj zawsze w przepisie w Cookidoo mamy, słuchajcie, fajne podpowiedzi i warto te wskazówki sobie przeczytać. Tutaj między innymi to, że szoty podawane są w niewielkich ilościach. No tak jak sama nazwa mówi, szoty takie króciutkie, małe do popicia napoje. I tutaj dajemy 50-100 gram na porcję, czyli w domu jak sobie na przykład rano będziecie pić, no to tak od 50 do 100 gram. I tutaj jeszcze w informacjach mamy opisane, że można ten napój przechowywać w lodówce do 5 dni. Chyba gdzieś tu było napisane, wiem, że czytałam. Słuchajcie, nie, teraz mi gdzieś to umknęło. Ale tak do 5 dni przechowujemy te szoty, więc w lodówce. Ale słuchajcie, no, dla nas czwórki, jak my uwielbiamy akurat takie szoty, czy takie różne napoje, które tutaj Thermomix nam proponuje na odporność, no to nam to bardzo szybko schodzi. A to jest też taka propozycja, słuchajcie, bo są różne w Cookidoo, natomiast to jest taka propozycja właśnie z ananasem, więc ona też jest taka fajna, słodka. Więc jeżeli na przykład są dzieci w domu i nie lubią takich dość kwaskowych napojów, takich z cytryną, właśnie z pomarańczą czy z grejpfrutem, to tutaj ten shot powinien mi zasmakować, bo on jest z ananasem, więc taki troszeczkę słodyczy będzie. Asiu, szoty to mi się jakoś dziwnie z ustką kojarzą. Tak, w ustce byłyśmy z Agnieszką razem na wakacjach, słuchajcie, i piłyśmy szoty. Nie, właściwie myśmy chyba nie piły szotów. Ja nie piłam szotów. Amelka chyba piła szoty. Tak, i to były takie właśnie szoty różnego typu. Ja chyba nie pamiętam. Jakoś za alkoholem w ogóle, słuchajcie, jakoś nie jestem, więc nie pamiętam, Aguś, czy piłyśmy szoty, czy nie. Przypomnij mi. Czy to tylko Amela piła? A słuchajcie, tutaj za mną, nie wiem czy widać, o teraz widać tu, mam baloniki. I jak widać baloniki, na których jest napisane 1 000 000 Thermomix w Polsce, słuchajcie. Tak, muszę się Wam pochwalić, że ostatnio obchodziliśmy hucznie, świętowaliśmy moment, kiedy sprzedał się w Polsce 1 000 000owy Thermomix. Więc ktoś został 1 000 000 klientem, więc świętowaliśmy w całej Polsce, my jako ambasadorzy marki Forwerk, cała firma nasza świętowała ten moment, bo to oznacza, że Thermomix się naprawdę przyjął w Polsce, sprawdza się,
I rzeczywiście coraz więcej osób jest chętnych na to, aby zagościł Thermomix u nich w domu. Więc no, świętowaliśmy hucznie, cieszymy się bardzo. Stąd właśnie te baloniki, które ja zasłaniam, ale widać chyba. Dołączył do nas Andrzej Wodniok. Cześć Andrzejku, witam Cię serdecznie. Kolacja się szykuje. Tak, kolację już będziemy mieć, słuchajcie, taką, że jak ktoś z Was ma ochotę w ogóle przyjść, to przybywajcie, bo chyba tego nie przejemy. Teraz wrzucamy, słuchajcie, pomarańcze, 3 pomarańcze. Ja miałam takie dość duże te pomarańcze. Wrzucamy pomarańcze, wrzucamy cytryny. Tu miało być 500 gram pomarańczy. Dobra, to wyciągam. A dobra, niech będzie trochę więcej. 3 cytryny, około 140 gram. Jest 140. Tu fajnie, bo mamy przepis na wzmocnienie odporności od Kasi. Tutaj macie szoty na odporność. A słuchajcie, w Thermomixie, w Cookidoo, ja mówię Thermomix zawsze na Thermomix, ale to po prostu nasz taki przyjaciel domowy. Tutaj mamy zawsze, bardzo dużo jest propozycji w Cookidoo. Jak wpiszecie zdrowie, odporność, wzmocnienie, słowo, wyszukiwarkę, to wyszuka Wam mnóstwo takich różnych propozycji. Teraz korzeń imbiru. Czekajcie, bo ja tutaj chyba sobie korzenia imbiru nie obrałam. To zaraz przy Was obiorę. Kinga pisze, że robiła ostatnio adwokat. Tak, to się nazywa likier jajeczny u nas w przepisie, w Cookidoo. I słuchajcie, no jak ktoś lubi takie likiery, a teraz zbliżają się święta Bożego Narodzenia, więc likier pewnie będzie królował na naszych stołach, to likier jajeczny jest tutaj z Thermomixa, wychodzi ciepły, słuchajcie. No naprawdę, powiem Wam, grzechu wart. Bo na ciepło taki wypity rozgrzewa też mocno, ale jest rzeczywiście wyjątkowy. To nie jest taki zupełnie, to co mówiłam przed chwilą o sushi, że no, jak poszłam do knajpy, to sorry, ale naprawdę to sushi no, nie za bardzo mi tak smakowało. Jednak zresztą Amela też moja powiedziała, że sushi najlepsze w domu i chyba coś w tym jest. To tak samo jest tutaj z tym likierem. Słuchajcie, kupiony likier jajeczny czy adwokat w sklepie jest zupełnie inny, ma smak niż taki zrobiony w Thermomixie na ciepło. Ja często też robię tak, słuchajcie, i to też jest fajne, też to wielokrotnie mówię, że Thermomix też ma fajne propozycje na prezenty dla znajomych. Wystarczy, że wpiszecie prezent, pomysł na prezent czy coś takiego i Wam wyskoczą przepisy. I na przykład likier jajeczny, czy likier na przykład też jest taki kajmakowo-kawowy likier, też Wam polecam. Pieprz teraz dodaję tutaj jeszcze do tych szotów. I ten likier często przelewam do buteleczek, słuchajcie, i robimy, i zanoszę do znajomych. Więc słuchajcie, naprawdę fajny pomysł. Zamiast kwiatka, zamiast jakieś kupowania jakiejś butelki alkoholu w sklepie, to słuchajcie, taki likier albo taki alkohol, czy jakaś tam propozycja na prezent, jak na przykład te trufelki, które Agnieszka często robi, no to po prostu rzeczywiście super propozycja. I teraz nasze szoty na odporność miksujemy na maksymalne obroty, na dziesiątkę, 20 sekund. Na gulasz, słuchajcie. I teraz tak, napój przecedzamy przez sitko, więc ja sobie tutaj teraz wezmę tą butelkę, wezmę sobie sitko. Słuchajcie, też równie dobrze można przecedzić to przez nasz koszyczek. To w zależności od tego, co macie akurat pod ręką. Natomiast tutaj sobie przecedzamy. Tutaj też można sobie też przelać do
przez gazę, słuchajcie. A tu nam się już zrobił gulasz w międzyczasie. I już Wam zaraz pokażę, jak wygląda gulasz nasz zrobiony. Proszę. Gulasz fajnie, słuchajcie, taki można podawać albo z ryżem, jak chcecie, albo sam tak po prostu. My najczęściej jemy właśnie tak po prostu tylko sam. Bez niczego. Możecie podawać z ryżem, z jakimś pieczywkiem, z ziemniaczkami, jak lubicie po prostu. Słuchajcie, też pachnie cudownie. Ja też często robię gulasz z czarnej soczewicy. Możecie sobie zobaczyć ten przepis też u mnie na kanale na YouTube Thermomix Zdrowa Kuchnia Asi. I tam mam przepis na gulasz z czarnej soczewicy. Genialny, natomiast tutaj mamy, słuchajcie, zobaczcie. Gulasz z soczewicy i z buraczków. No, żałuję, że nie mogę Was poczęstować. Słuchajcie, naprawdę jest obłędny. No i zdrowy przede wszystkim. Też wzmacnia organizm. Buraki, sami wiemy, jak dobrze wpływają przede wszystkim na naszą krew, na nasze zdrowie, więc myślę, że taka fajna propozycja na obiad. Jeszcze połączenie soczewicy, którą ja na przykład uwielbiam. No nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam. Tutaj sobie, słuchajcie, dość długo nam to będzie się te szoty, jak chcemy przecedzić. Ja to, słuchajcie, czasami nie przecedzam, powiem Wam szczerze, tylko sobie tak zostawiam, bo my lubimy taki miąższ. Natomiast jak chcecie sobie przecedzić, no to możecie. Ja sobie teraz to odstawię i za chwilę przecedzę dokładnie, natomiast pokażę Wam, jak szocik, o, naleję dla siebie i dla Zbysia. Ponieważ szot zdrowy, więc może, będzie Zbyszek jechał samochodem, ale to można, bo to jest tylko i wyłącznie na odporność. Słuchajcie, nalejemy sobie nasze szoty. Patrzcie, jak pięknie wyglądają, jaki kolor mają piękny. To dzięki kurkumie między innymi. Kurkumę dawałam, słuchajcie, suszoną, bo dzisiaj nie dostałam świeżej, a jak macie świeżą, to możecie dać świeżą kurkumę. No i słuchajcie, pięknie. Masz, Zbysiu? Proszę. Słuchajcie, pijemy Wasze zdrowie z szotami. Kinga pisze, robiłam też piwo z imbiru bez alkoholu oczywiście. To był przepis po niemiecku. Składniki to brązowy cukier, cytryny, imbir i woda mineralna. Super. Jak, Zbysiu? Pycha. Zbysiu mówi, że pycha. To ja, słuchajcie, piję Wasze zdrowie. Też Wam zaraz powiem, jakie. Nie, no musicie to zrobić, słuchajcie sobie. Naprawdę. To ja myślę, że jak zrobicie sobie takie szoty, to te nie ograniczymy się do 100 gram. Chyba tylko będziemy pić więcej, prawda, Zbysiu? Także naprawdę pyszne, pięknie wygląda, słuchajcie, zobaczcie. Cudownie. Kasienka nam poleca też z przepisów chlebek ziołowy. Doskonały do gulaszu. No właśnie, czyli chlebek ziołowy możemy podać do tego gulaszu właśnie z buraczków i właśnie soczewicy. Czy na przykład, słuchajcie, tak samo do tego, co robiłam dzisiaj na obiad, czyli do warzyw wolno gotowanych z kaszą bulgur. Także też można chlebek ziołowy. Chlebek ziołowy rzeczywiście jest hitem. Jak sobie wejdziecie w platformę Cookidoo, teraz Wam nie wiem, czy to Zbysiu będzie widać, jak włączę. Tu jest platforma Cookidoo. Jak zrobimy szukaj, nie wpisując nic. Nie wiem, czy światło dobrze będzie. Zaraz zobaczymy, jak się załaduje. To słuchajcie, jak nic nie wpiszecie, to pokażą nam się przepisy, które są najczęściej wybierane przez użytkowników platformy. I oczywiście na pierwszym miejscu, co jest? Chlebek ziołowy. Już Wam, słuchajcie, przybliżę kamerę. O, pokażę Wam, zobaczcie. Czyli najczęściej jest wybierany chlebek ziołowy, chałka z kruszonką, bułki wrocławskie, placki ziemniaczane, makaron z kurczakiem i suszonymi pomidorami, to jest ciasto na pizzę, no i tak dalej, domowe nuggetsy z dwoma sosami. Także tutaj sobie możecie popatrzeć, szukać przepisów, które tak naprawdę najczęściej wybierają użytkownicy platformy Cookidoo. Słuchajcie, ja dzisiaj żegnam się z Wami właśnie tymi szotami. Dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście.
za to, że byliście. Jak mogę Was prosić, to udostępnijcie tego live'a. On oczywiście będzie dostępny też na kanale YouTube Thermomix Zdrowa Kuchnia Asi, więc można sobie tam zobaczyć. Wszystkich Was ściskam mocno, życzę Wam dużo, dużo zdrówka. Przede wszystkim pozdrawiamy tych, co są chorzy, czyli na przykład naszego przyjaciela Darka Niebudka, znanego aktora na Śląsku, który właśnie no niestety nie, jest chory i trzymamy kciuki. Ktoś napisał, nikogo nie ma? Jakiś Gucci? Ktoś do nas dołączył? I słuchajcie, pozdrawiamy wszystkich, wracajcie do zdrowia, tym co są zdrowi, to słuchajcie, trzeba wzmacniać odporność chociażby w taki właśnie sposób, czy właśnie kimchi, czy właśnie szoty na odporność, czy buraczki, gulasz z buraczków i soczewicy. Zawsze mówię, że zdrowie to przede wszystkim zdrowie na talerzu, więc jesteśmy, czy takie fajne powiedzenie, jesteśmy tym, co jemy. No więc słuchajcie, jak jemy dobrze, to będziemy na pewno zdrowi i długo żyli. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się, słuchajcie, do następnego live'a i piszcie do mnie, kto by chciał ze mną tutaj za tydzień, bo myślę, że za tydzień się gdzieś spotkamy, tutaj ze mną zrobić tego live'a. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia, kochani, i piję w Wasze zdrowie.